Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj kochani karty dnia na dzień 3 października, tarot karty Lenormand. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. 3 października, tarot proszę daj rady, wskazówki na ten dzień. Dobrze moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, tu sama karta wypadła. Dzisiaj magia. Tutaj się odbywa. Moi drodzy, jest oczywiście królowa pucharów, kielichów inaczej. Bardzo emocjonalny dzień. Podchodzimy do spraw z emocjami, tak? Tymi pozytywnymi i negatywnymi. Czasami w nas coś aż się wewnątrz gotuje, prawda? Jest taka sytuacja, są takie emocje, które no, wyzwalają w nas różne zachowania emocjonalne. Ogólnie czasem panikujemy za bardzo, że coś jest, moi drodzy, na rzeczy. Nie myślimy logicznie przy królowej kielichów, tylko po prostu bardzo kierujemy się emocjami w każdą stronę, w każdym kierunku. Tu oczywiście jest osoba, która bardzo rozwinięta jest duchowo, i bardzo to jest oczywiście dobry kierunek, jak najbardziej dojrzała dusza, ale trzeba o tym pamiętać, żeby troszkę kierować się logiką. Też nie można tylko samymi emocjami, bo kierowanie się emocjami to oczywiście może być taki dzień, że 5 minut śmiechu, 10 minut trosk, płaczu nawet i znów roller coaster. Także tutaj są takie sytuacje przy królowej kielichów. Jest bardzo empatyczny dzień. Możemy się spotkać z taką troską od innych, ale też sami możemy pomagać wielu ludziom. Tak. Także moi drodzy, na pewno możecie się spotkać z różnymi osobami, które mają zawód opiekunki, zawody przedszkolanki, z takimi kobietami, które po prostu troszczą się i opiekują innymi osobami starszymi, młodszymi. Wy też możecie się, moi kochani, kierować właśnie taką troską względem innych trzecich osób. No to tutaj aspekty emocjonalne, aspekty duchowe, zdrowotnie też właśnie układ hormonalny, sprawy hormonalne, emocjonalne, sprawy, moi drodzy, związane z układem nerwowym, możemy się czymś stresować, panikować, takie właśnie tutaj będą objawy. No dobrze, moi drodzy, ja już jak lekarz dusz, ale na pewno wiem, że tego dnia spotkacie się z pomocą i sami będziecie bardzo empatycznie myśleć. No dobrze, zobaczmy Lenormand. Tak naprawdę, co nam tutaj dopowie do tej królowej pięknej kielichów czy pucharów? A no właśnie. Tutaj jest pokazana, moi drodzy, podróż. Ale podróż nie tylko podróż realna, ale też podróż mentalna. Możemy rozmawiać z kimś, pocieszać kogoś, kto jest bardzo daleko, gdzieś w innym kraju na przykład. Też tu możemy, moi drodzy, tego dnia wyruszać gdzieś do kogoś z wizytą. Kobieta może Was odwiedzić. Oczywiście tutaj planowanie spotkań różnego rodzaju z kobietą, do kobiety, z kobietami i tak dalej. Także na pewno będą jakieś spotkania, będą rozmowy, planowanie, ustalanie strategii. Też tego dnia, powiem szczerze, mam takie odczucie, że możecie coś korzystnie kupić albo sprzedać. To może być też przez internet. Możliwe, że jeśli czekacie na coś, jakąś paczkę, przesyłkę, która miała przyjść kiedyś wcześniej, tak, zamawialiście i czekaliście, to była jakaś spóźniona przesyłka, też możecie coś tutaj otrzymać takiego.
opóźnionego, właśnie jakąś przesyłkę, jakieś zawiadomienie. Także tu może się pojawić coś z przeszłości, albo osoba, albo rzecz materialna. No dobrze, kochani, ja Was bardzo gorąco pozdrawiam, życzę wspaniałości i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o sobie również, nie tylko o innych. Bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wspaniałości w tym pięknym dniu. Do usłyszenia, moi drodzy.